miała jakiegoś takiego czuja jazzowego. Widać, że ta muzyka go jakoś pochłaniała, wołała. I zwrócił się do mnie z prośbą, żebym go nie przygotował do egzaminu na bednarską. Było dużo roboty, więc zrobiliśmy pracę gdzieś tam w półroczu, już pół roku przed egzaminem. Też skontaktowałem go z moim kolegą Jurkiem Małkiem, który tam pomógł mu w ustawieniu dobrego zadęcia. No i Dominik chodził do mnie na lekcje, improwizowaliśmy, miałem z nim teorię, kształcenie słuchu i bardzo się cieszyłem, jak dowiedziałem się, że zdał do tej szkoły. To było bardzo, bardzo wspaniałe uczucie i dopingowałem go w trakcie nauczania, że też pomagałem mu może jakimiś radami, jak pytał się mnie, bo różne rzeczy czasami. Także super, super. Cieszę się bardzo na dzisiejszy wieczór, że będziemy mogli razem w końcu zagrać. Tak. Gratulacje. Gratulacje, dziękuję. Na dzielni, jak on to nazywa, czyli na dzielnicy, a to jest tu wszystko w okolicach Jeszliwej Synagogi, to jest jego dzielnica. No to on tam wszystkich znał. I chyba w kategorii swojej wiekowej na ówczesny czas wodził prym. Był takim małym przywódcą nielegalnych, nieformalnych grup młodzieżowych, która nie za bardzo wiedziała, co z sobą zrobić. Zawsze takie w Sejnach przecież były. I pewnie są do dzisiejszego dnia. Ale jakimś cudem znalazł się w kręgu tych prac z orkiestrą i z pracownią muzyczną i zaczął się uczyć gry chyba od samego początku na trąbce. Pan Marian wówczas się nim opiekował od takiej strony wprowadzania w instrument i świat muzyczny. I pan Marian był z niego naprawdę zadowolony. O Dominiku to tam było kilku wtedy. Myśmy zagrali takim prezentujący dorobek naszego zespołu koncert w jego szkole tutaj, w tej podstawowej, do której oni chodzili. Tam chodził też ten puzonista. Tak, jeszcze taki czarny, Mateusz Sznejkowski, jeszcze kilku było, którzy po drodze odpadli. A Dominik był najmniejszy, ale najbardziej taki solidny. Ja go pamiętam od pierwszych tych spotkań, że miał taką dużą łatwość zadęcia w trąbkę, bo to, z tym to się człowiek raczej rodzi. Bo niektórzy wyrabiają, pracują według zasad i tak dalej i nie ma tego dźwięku, tego brzmienia. A on gdzie przyłożył, czy z boku, czy z przodu, wszędzie mu się odzywało. Jestem Dominik Sekura, jestem członkiem orkiestry Klezmerskiego Teatru Senieńskiego, jak również wcześniej byłem członkiem Marie Curie Brass Band, gdzie to wszystko się zaczęło. Ja bardzo kochałem to, co robiłem na tamten czas. Uwielbiałem spędzać czas w ogóle z panem Marianem. Ja po szkole pierwsze, co robiłem, przychodziłem, to od razu szedłem do pogranicza na zajęcia z panem Marianem i po prostu tkwiłem tam od godziny 14 do 18. On przyjeżdżał, ja byłem, on wyjeżdżał, ja też byłem. Byłem u wszystkich na zajęciach, jak ktoś miał indywidualne, na przykład, nie wiem, Mikołaj, Paul, czy jakieś zajęcia z Borysem, to pomimo tego, że to były ich zajęcia, ja i tak tam siedziałem, bo lubiłem spędzać tak czas, po prostu grając tą muzę, bo dawało mi wiele energii takiej, motywacji do wszystkiego. Potem była matura, no i pytanie, co dalej z młodym człowiekiem, co mam robić.
jakoś tak dużo rozmawialiśmy o tym ze sobą i doszliśmy wspólnie z Dominikiem do wniosku, że jeśli ma myśleć o jakiejś przyszłości, to powinien szukać takiej szkoły i takiego miejsca, które będzie związane z tym, co on naprawdę kocha. I tą drogą doszliśmy do wniosku, że najlepszym rozwiązaniem byłaby właśnie owa szkoła w Warszawie na Bednarskiej, Wydział Jazzu. Graniu, ważne jest to, żeby wiedzieć, co się robi. Musi być świadomy. Rytm jest tylko perkusyjny, tak? Gramy najmniejsze wartości rytmiczne, żeby cały czas mieć odniesienie w czasie, tak? Gdzie jesteśmy. Dobra, bo mamy ten sam system, czyli wychodzimy sobie ćwiary. Dominik nie skończył szkoły muzycznej, nie chodził do szkoły muzycznej, nie miał nawet pierwszego stopnia. Cała jego edukacja to było to, co robił tutaj w pracowni muzycznej, więc musiał bardzo, bardzo mocno się postarać. Na szczęście już wtedy pracował z nami Radek i Radek go przygotowywał przez kilka miesięcy. I to się udało. I chłopak się dostał z takich maleńkich sejm, przebrnął przez czas tych studiów i dzisiaj jest dyplomowanym muzykiem jazzowym. To nie jest w kij dmuchał. To jest poważna sprawa. Teraz to jest pełny człowiek, szczęśliwy, zadowolony, z takim poczuciem, że mocno wstąpa po ziemi, co nam daje bardzo dużo radości i satysfakcji i zadowolenia, bo naprawdę wszyscy, cała orkiestra, wszyscy się z tego bardzo, bardzo cieszymy. Wyrósł nam Dominik, nie mały Dominiś, tylko Dominik Sekura z Sejn. To fantastyczne. Spółdzielnie mogę nazwać właśnie drugim domem, bo zawsze, jak miałem jakieś kryzysowe momenty w życiu, to zawsze tutaj wracałem. I zawsze czułem taką wielką ulgę z tego, że wiesz, masz jakiś problem, przychodzisz, pograsz i w sumie tak się zastanawiasz, kurde, to nie jest problem tak naprawdę. I dlatego też kocham muzę, bo ona jest taką odskocznią, że właśnie w tych momentach z jakichś złych kryzysu naprawdę sobie pogram i tak w sumie zastanawiam się, w sumie, czy to jest takie ważne, ten mój problem, czy jest takie ważny. Na trzecie wychodzi, że nie. Tym się nie przejmuję i mogę funkcjonować dalej.